Dzień dobry, Warszawo. Czuję się po warszawsku, nie jak Krakowiak. Natalia Nowak. I Konrad Krakowiak. Witam Państwa, Konrad Warzocha. I Anna Ołdakowska. Witam serdecznie w nowej odsłonie programu Dzień dobry, Warszawo. A co w programie, Aniu? Spójrzmy teraz przez okno. Na razie bez korków. Nasz program dłuższy, bardziej atrakcyjny, ciekawi goście. Bo goście naprawdę są rewelacyjni. Ciekawe tematy. Dzień dobry, Warszawa, Łukasz Ubian. A skoro ze mną jest Ula Kaczyńska, to będzie dzisiaj bardzo kulturalnie. Mamy przed sobą teraz fantastyczny program. Na pewno dużo porad z zakresu zdrowia, ale nie tylko. Poczekajcie, ale serwis informacyjny. Jak zwykle jesteśmy na straży najświeższych informacji. Anna Żurek, dzień dobry, Warszawo. Tam mówisz tu. Godzina i 15 minut, pełna emocji i wrażeń. Od poniedziałku do piątku, od 7 mówimy Państwu dzień dobry, Warszawo. TVP Warszawa, od rana. Budzimy też naszych operatorów, także panowie, bądźcie na posterunku. Nowa odsłona telewizji regionów. Każdego dnia jesteśmy blisko spraw, które są ważne. Bo zwyczajnie dzieją się obok. Od 2 stycznia nowe programy o Twoim regionie. Aktualne serwisy informacyjne, dyskusje. Przykłady z życia wzięte. Od 2 stycznia 16 nowych anten regionalnych. Dzięki Wam, naszym widzom oraz reklamodawcom, kolejny już raz zebraliśmy pieniądze, które w całości przeznaczymy na pomoc dla potrzebujących dzieci. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Razem spełniamy marzenia. Szanowna Pani Dyrektor, Pan w Warszawie. Wczoraj w godzinach rannych otrzymałem wiadomość e-mail podpisaną przez Panią Dyrektor wraz z załącznikiem. Załącznik niezwłocznie otworzyłem. Potem syn powiedział mi, że to był wirus, a z mojego konta zniknęło 12 tysięcy złotych. W związku z tym chciałbym uprzejmie zapytać panią dyrektor, do kogo mam się zgłosić o ich zwrot? Bartłomiej Spliszek. Bezpieczeństwo twoich finansów zależy także od ciebie.